Czy basen musi być zamontowany w wykopie? Nasze baseny są zaprojektowane z myślą o ich całkowitej zabudowie na całej wysokości. Oznacza to, że Twój basen może być zamontowany w wykopie, czyli na równi z powierzchnią gruntu w Twoim ogrodzie, lub może stać na powierzchni gruntu. W obu przypadkach basen trzeba jednak obudować. Jeśli nie chcesz montować basenu w wykopie, to pamiętaj, że sposób montażu na powierzchni gruntu jest dokładnie taki sam jak montaż w wykopie. Co to oznacza? Pod basenem musi być wylana betonowa płyta zbrojona, a wokół basenu należy wykonać szalunek z bloczków betonowych, który będziesz wsypywać obsypkę betonową między ściany basenu a bloczki. Powinieneś też podmurować schody basenu. Jakie wymiary musi mieć wykop, w którym umieścimy nieckę basenu? Wykop pod basen powinien być większy o około 60-80 cm niż górny obrys niecki wybranego modelu basenu. Aby poznać głębokość wykopu, dodaj następujące wymiary: grubość płyty dennej, grubość styroduru, całkowitą wysokość niecki basenu oraz wysokość materiału, którym będziesz wykańczał plażę basenową. Na przykład kamień brzegowy, kostka brukowa, drewno. Już na tym etapie zdecyduj, czy rant techniczny basenu chcesz mieć odkryty, czy też chcesz go osłonić na przykład kamieniem brzegowym. Zdecydowanie zalecamy osłonięcie rantu technicznego. Pełną instrukcję montażu basenu znajdziesz na naszej stronie. Jak wysoko musi być zrobiona obsypka z betonu? Obsypka musi być zrobiona od dna basenu aż po rant górny niecki basenowej. Basen musi być w całości obsypany. Tylko w ten sposób można odpowiednio usztywnić ściany basenu, tak by zapobiec ich odkształceniu się po zalaniu basenu wodą. Jak szeroki ma być szalunek wokół basenu? Zalecana szerokość szalunku to około 20 cm. Pozostałą część wykopu może zasypać ziemią. Czy mogę wykonać podmurówkę schodów przed dostawą basenu? Nie należy tego robić. Schody powinieneś podmurować dopiero po osadzeniu basenu w wykopie. Wtedy można je odpowiednio wypoziomować i podmurować tak, by ten poziom zachowały. Zwróć też uwagę, że schody mają różne promienie krzywizny i głębokości. Dlatego przed dostawą basenu nie uda Ci się zrobić prawidłowego podmurowania. Woda ze studni czy z wodociągów. Jaką wodę nalać do basenu? Zalecamy napełnianie basenu tylko wodą z wodociągów, ponieważ woda ze studni nie jest odpowiednio oczyszczona i może mieć zbyt wysoką zawartość pierwiastków takich jak żelazo. Czy można napełnić wodą nieckę wolno stojącą przed jej obsypaniem? Nie wolno napełniać wodą basenu stojącego luzem bez wcześniejszego obsypania go. Woda znajdująca się w nieczce wywiera zbyt duże ciśnienie na ściany basenu i może spowodować uszkodzenie konstrukcji, a nawet pęknięcie basenu. Pamiętaj, że podczas wykonywania obsypki basenu należy jednocześnie nalewać do niego wodę, tak aby równoważyć napór wody na ściany z jednej strony oraz napór obsypki z drugiej. Jak zrobić montaż hydrauliczny basenu? Instrukcje zabudowy basenu oraz instalacji hydraulicznej dostępne będą na naszej stronie. Czy potrzebna jest dodatkowa izolacja rur? Gdy maszynownia znajduje się bezpośrednio przy basenie, to nie jest to konieczne. Ale jeśli maszynownia jest oddalona od basenu, a rurociąg ma dłuższe przewody, to zalecamy dodatkową izolację rur.